Dzień dobry. Julia Klimowska. Bartłomiej Kozak. Dzisiaj gościmy pana doktora Dawida Wnuka, adiunkta w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. To ja bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie. Mam zaszczyt tutaj gościć u Państwa. Gratuluję Wam w ogóle bardzo ciekawej inicjatywy. Bardzo mi się podoba ta Wasza telewizja. Mam nadzieję, że dołożę małą cegiełkę do tego Waszego przedsięwzięcia i że to, co dzisiaj opowiem o swojej pracy, będzie dla Was ciekawe i być może inspirujące do tego, żeby się zająć biologią w przyszłości. Także bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu Grzegorzowi, który się wami opiekuje, dyrekcji za to, że wyraziła zgodę na to, żebyście mogli ze mną porozmawiać i myślę, że spokojnie możemy tutaj zaczynać. Możecie mnie zacząć maglować jak na sprawdzianie. Panie doktorze, biologia to nauka o życiu, a pani z biologią komórki. Czyli tak właściwie czego? No tutaj na tą odpowiedź to by mi jako nauczycielowi warto by było odpowiedzieć, powinniście wiedzieć. Ale moi drodzy, ja sobie pozwolę tutaj udostępnić mój ekran, ponieważ przygotowałem dla Was, żeby łatwiejszy odbiór był tego, co ja będę mówił, taką skromną, krótką prezentację tego, co chcę Wam tutaj przekazać i powiedzieć, że nie będzie problemu z tym, żebyście ją widzieli. Czy są jakieś problemy, czy raczej jest wszystko ok? Wszystko ok jest. Czyli widać. Świetnie. No to rozpoczynając od tego krótkiego pytania, biologia komórki, czyli właściwie czego? Ja bardzo polecam Wam jako uczniom na tym etapie Waszej kariery naukowej, pomimo tego, że żyjemy w dobie cyfryzacji, jednak sięganie do słowników. Ja sobie pozwoliłem zacząć właśnie od słownika języka polskiego, PWN, żeby spróbować odszukać, czym jest właściwie ta komórka, w ogóle biologia komórki, czym jest ta komórka. No i znalazłem takie definicje. Pierwsza definicja, chyba wszystkim dobrze znana, rupie ciarnia, niewielki skład opału narzędzi. Raczej nie pasuje za bardzo to, tego, czym się zajmuję. Oczywiście na komórkę mówimy też potocznie na telefon komórkowy i to też raczej nie jest to, czym my się dzisiaj zajmiemy. Jest to też część jakiegoś urządzenia, która stanowi najmniejszy element. Tutaj już troszeczkę bliżej, zaraz dowiemy dlaczego. Możemy też mówić, że mamy do czynienia z jakąś komórką organizacyjną w jakimś przedsiębiorstwie albo w jakiejś organizacji, albo że komórka to nic innego jak taka mała szparka w wosku o sześciokątnym przekroju. Na pewno kojarzycie plaster wosku, taki, w którym pszczoły sobie gromadzą miód, ale to też nie ta komórka, o którą nam chodzi. Jako definicję trzecią jednak znalazłem definicję, że komórka to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych. No jest to dosyć skomplikowana definicja. To w ogóle nasza rozmowa o komórce mogłaby trwać bardzo, bardzo długo, bo tak jak widzicie na slajdzie, mamy całe książki poświęcone podstawom biologii komórki zwierzęcej, biologii komórki roślinnej, jakieś strukturalne podstawy i tak dalej. Ja postaram się w bardzo telegraficznym skrócie Wam dzisiaj powiedzieć, czym się zajmuje biologia komórki, co my tak naprawdę tutaj w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z tymi komórkami robimy. Ale zanim zacznę, chciałbym przejść w ogóle do tego, co to jest komórka i skąd w ogóle my się dowiedzieliśmy, że nasze organizmy, nie tylko nasze organizmy, są zbudowane z komórek. Tak naprawdę ten termin komórka, czyli z łacińskiego cellula, zawdzięczamy biologowi Robertowi Hookowi, który w połowie wieku XVII, był to angielski fizyk i biolog, odkrył istnienie komórki.
W jaki sposób to zrobił? On obserwował poprzez mikroskop, przez siebie zresztą zaprojektowany, i tutaj macie na slajdzie dokładnie ten rysunek, który on wykonał po obserwacji struktur, które nazwał komórki. Co on obserwował? On obserwował fragmenty korka z roślinna, to jest taka tkanka korka, i poszczególne komórki korka. One mu przypominały cele, takie pokoiki malutkie, cele mnichów. Mnisi mieszkają w takich małych pokoikach i właśnie ta struktura mu przypominała cele, stąd nazwał cellula. Cellula, czyli komórka. Tak jak widzicie, tutaj nie mamy zdjęcia, no bo przecież aparaty fotograficzne wynaleziono dużo, dużo później. Natomiast mamy portret, który jest portretem właśnie Roberta Hooke'a, ale nie portretem malowanym przez malarza, który żył za czasów Roberta Hooke'a, tylko rekonstrukcją. Dlaczego? Dlatego, że z powodu konfliktu, jaki zaistniał między nim a Newtonem, którego też pewnie znacie dokładnie z fizyki, Newton zniszczył jedyny jego portret i większość tych instrumentów, tych mikroskopów, które Hooke wykonał. Ale przechodząc jeszcze do tego, do tej teorii komórkowej, o której powiedziałem, czyli że nasze organizmy są zbudowane z komórek. Komu ją zawdzięczamy? Zawdzięczamy ją tak naprawdę wiekowi XIX i dwóm autorom, Jakobowi Schleidenowi oraz Teodorowi Szwanowi. Mówimy dzisiaj powszechnie, że to jest tak zwana teoria komórkowa Schleidena i Szwana, która mówi o tym, że właśnie wszystkie organizmy są zbudowane z odrębnych komórek, tak jakby z takich cegiełek. Schleiden w 38 roku, 1838 roku ustalił, że właśnie rośliny są zbudowane z komórek. Szwan rozszerzył tą teorię komórkową na zwierzęta, a Rudolf Virchow nieco później podsumował całą tą teorię komórkową taką sentencją łacińską omnis cellula e cellula, czyli każda komórka z komórki, czyli że każda komórka, która jest w naszym organizmie, powstaje z innej komórki. To pewnie dokładnie znacie z lekcji biologii, czyli jakie mamy rodzaje komórek, i oczywiście my jesteśmy zbudowani z komórek zwierzęcych, ale też mamy różne inne rodzaje komórek. Oczywiście wszystkie rośliny są zbudowane z komórek roślinnych. Mamy też do czynienia z mikroorganizmami, które są zbudowane, jeżeli chodzi o grzyby, z komórek grzybowych, jeżeli chodzi o bakterie, z komórek bakteryjnych. Te komórki oczywiście, one pomiędzy sobą dosyć znacznie się różnią. O tych różnicach nie będziemy dzisiaj mówić szczególnie, ale zwróćmy uwagę jeszcze na inną książkę, nie na słownik języka polskiego, który już żeśmy sobie przeanalizowali, ale na encyklopedię PWN. Encyklopedia PWN mówi nam, że komórka to najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji. I tą złożoną organizację my widzimy tutaj dokładnie na tych schematach, bo widzimy, że każda z tych komórek jest złożona z wielu różnych struktur, które w tych komórkach pełnią oczywiście określoną funkcję. My tutaj w Zakładzie Biologii Komórki zajmujemy się głównie komórkami zwierzęcymi, zarówno komórkami ludzkimi, w głównej mierze są to komórki ludzkie, na nich pracujemy, ale również komórkami zwierzęcymi z różnych modelów zwierzęcych, na przykład komórkami szczurzymi albo komórkami mysimi, czyli generalnie mówiąc komórkami ssaczymi. Oczywiście tak jak wcześniej wspomniałem, większość zwierząt jest zbudowana, wszystkie zwierzęta są zbudowane z komórek, poczynając od tych, które są organizmami jednokomórkowymi, po bardzo złożone organizmy. I muszę Wam szczerze przyznać, że jak się tak troszeczkę przygotowywałem do tej prezentacji, to natrafiłem na bardzo ciekawą publikację naukową, nową publikację naukową, która została opublikowana na początku tego roku, bo chciałem sprawdzić, z ilu tak naprawdę komórek jest zbudowany człowiek.
I okazało się, że w literaturze mamy bardzo rozbieżne informacje. Jedni tam mówili, że z 30 bilionów, inni mówili, że nawet z 70 bilionów, ale te najnowsze badania, najnowsze dane, które się pojawiły w takim bardzo dobrym angielskim czasopiśmie, mówią o tym, że dorosły mężczyzna, który waży około 70 kg, jest zbudowany z około 36 bilionów komórek, czyli bardzo, bardzo wielu. Kobieta troszkę lżejsza z około 28 bilionów komórek. A ameby, tak jak tutaj mamy na dole, to tylko jedna komórka, ponieważ są to organizmy jednokomórkowe. Czyli widzicie dokładnie, jaki mamy rozstrzał w tej liczbie komórek. Oczywiście w tej samej publikacji, jeszcze kontynuując, znalazłem bardzo ciekawe informacje, które mówią o tym, ile ważą poszczególne komórki, czyli jaką po prostu mają masę poszczególne komórki i ile tych komórek jest. I muszę powiedzieć, że takich danych szczegółowych nie znałem. Z tych 36 bilionów komórek, z których zbudowany jest mężczyzna, tak naprawdę 29 bilionów to są komórki, które nie posiadają jądra komórkowego, a te komórki to głównie czerwone krwinki, które krążą w naszej krwi i płytki krwi, które są współodpowiedzialne za proces krzepnięcia tej krwi. A tylko 7 bilionów to komórki, które posiadają jądro komórkowe. To jest bardzo ciekawa informacja, ale jeszcze ciekawsza wydaje mi się informacja na temat tego, ile mamy, może jaką masę mają te komórki. Bo okazuje się, że połowa masy wszystkich komórek to komórki mięśniowe. 21,5 kg z tych 70, które waży dorosły mężczyzna, to masa komórek mięśniowych. Pozostałe komórki w tej całkowitej masie to około 23,5 kg, czyli tak jakby łączna masa wszystkich komórek w naszym organizmie to 45 kg. No ale powiedzieliśmy sobie, że przecież ten dorosły mężczyzna waży 70. To co to jest? Gdzie się podziało te 30, właściwie 25 kilogramów? No okazuje się, że ten obszar poza komórką, te wszystkie białka, wszystkie substancje nieorganiczne na przykład, które budują nasze kości, również posiadają swoją masę i one są umiejscowione poza komórkami, to aż 25 kilogramów z całkowitej masy człowieka stanowią. Co ciekawe, dokładnie tyle samo komórek bakteryjnych, czyli 38 bilionów, troszeczkę więcej nawet niż komórek tych, które budują nasze ciało, mamy w naszym organizmie praktycznie tyle samo bakterii. Oczywiście bakterie mają dużo mniejsze komórki, więc one aż tyle nie ważą, ale szacuje się, że tak od do 1,5 kg naszej masy ciała to są bakterie, które zasiedlają nasze drogi moczowe, które zasiedlają nasze jelita. Także to też jest bardzo ciekawa informacja. Jeszcze ciekawszą informacją mi się wydało to, że pomimo tego, że te komórki mięśniowe ważą aż 21,5 kg, to w stosunku do liczby wcale nie jest ich tak dużo, bo tylko 580 miliardów. W porównaniu do tych 29 bilionów komórek bezjądrzastych i 7 bilionów komórek jądrzastych, to te 580 miliardów wcale znowu nie jest tak dużo, a pomimo tego stanowią aż połowę masy naszego ciała. Tak jak żeśmy sobie powiedzieli wcześniej, 23,5 kg ważą wszystkie pozostałe komórki, w czym aż 12,5 kg to komórki tłuszczowe. Też bardzo ciekawa informacja. A jak sobie spojrzymy na taki wykres, który nam przedstawia, które komórki są najcięższe, a które są najlżejsze, to łatwo zauważyć, że te, które są najcięższe, to właśnie komórki mięśniowe. Dlatego, pomimo tego, że jest ich tak mało, one ważą aż tak dużo. Natomiast, które są najlżejsze?
Te, których jest najwięcej, czyli komórki krwi, a także komórki układu rozrodczego. I to tak w skrócie przybliżenie, czym jest komórka, ile tych komórek tak naprawdę nasze ciało zawiera. I to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że właśnie komórka jest taką podstawową jednostką życia, że właśnie wszystkie organizmy są zbudowane z pojedynczych, maleńkich komórek. W jaki sposób można badać coś tak małego? No tutaj, czy one są aż tak małe? No w znakomitej większości jak najbardziej. Bo rzeczywiście, jak sobie zobaczymy na taką skalę, to widzimy, że pojedyncze komórki mają od około 0,2–0,3 mikrometra, ale są też komórki, które są bardzo duże. Bo na przykład jajo strusia jest również komórką pojedynczą, a mierzy no, 10-15 centymetrów nawet, więc tak naprawdę nie wszystkie komórki są bardzo, bardzo małe, bo niektóre można zobaczyć gołym okiem. Nawet komórki jajowe żaby, czyli skrzek, które żaby składają, to są też pojedyncze komórki, które też można zobaczyć gołym okiem i pewnie nieraz w stawie w okresie godów żabich widzieliście, jak ten skrzek wygląda. Ale oczywiście znakomita większość komórek, również te, które budują nasze ciało, to komórki bardzo, bardzo małe. I oczywiście gołym okiem takich komórek nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Więc w takim razie, w jaki sposób te komórki można dostrzec? Oczywiście musimy użyć odpowiednich przyrządów, i tutaj taki przyrząd, który służy do oglądania bardzo małych obiektów, wynalazł w wieku XVI Zachariasz Jansen razem ze swoim ojcem. I czym był ten przyrząd? To było nic innego jak pewien układ soczewek, który nazwano mikroskopem. I oczywiście mikroskop jest do dzisiaj używany do tego, żeby oglądać ludzkie komórki, nie tylko ludzkie, ogólnie bardzo małe obiekty. Ten mikroskop został oczywiście przez wiele, wiele lat coraz bardziej rozwijany, przekonstruowywany. Jednym z takich konstruktorów, który udoskonalił mikroskop, jest Antoine van Leeuwenhoek, który dołożył różne elementy do takiego mikroskopu. Dzisiaj te mikroskopy współczesne różnią się oczywiście bardzo mocno ze względu na rozwój techniki od tych, których używano dawniej. One oczywiście zapewniają dzisiaj dużo większe powiększenie niż te, których używano dawniej. Aż do takiego bardzo, bardzo dużego powiększenia, gdzie możemy nawet w komórkach dostrzec poszczególne organelle komórkowe. Oczywiście te techniki obrazowania tych komórek bardzo znacząco się różnią i mamy do czynienia na przykład z mikroskopami optycznymi, z modyfikacjami mikroskopów optycznych, jak mikroskopy fluorescencyjne. Tutaj widzicie obraz komórek naskórka naszego, który został zobrazowany właśnie w mikroskopii fluorescencyjnej w oparciu o zjawisko fluorescencji. Każde białko poszczególnej komórce zostało wybarwione przy użyciu różnych sond fluorescencyjnych i mamy przedstawione te białka na różne kolory. Tu z kolei w środku na dwóch obrazkach widzimy mikroskopy elektronowe. To tak naprawdę początek wieku XX, bodajże lata 30. XX wieku, kiedy wynaleziono mikroskop elektronowy, który pozwolił na jeszcze głębsze zajrzenie w głąb komórki. I tak jak tutaj widzicie pojedynczą komórkę w przekroju, czyli tak jakby ją przekroić i można zajrzeć do środka, co ta komórka posiada. I rzeczywiście posiada te elementy, o których powiedziałem na początku, te substruktury, które w takich komórkach występują. Tutaj mamy mikroskop obok, ten taki nowszy troszkę,
mamy mikroskop skaningowy elektronowy i tu widzimy powierzchnię czerwonych krwinek, czerwonych ludzkich krwinek. I tak jak opowiadałem przed chwilką o tych mikroskopach, pooglądajmy sobie teraz te obrazy z poszczególnych typów mikroskopów. Oczywiście, żeby zobaczyć coś w mikroskopie świetlnym, trzeba sobie te struktury wybarwić. I tutaj na przykład po prawej stronie to górne zdjęcie to są komórki cebuli, które są odpowiednio wybarwione. Te takie niebieskie kropeczki wewnątrz tych komórek to są jądra komórkowe. Na środkowym zdjęciu możecie zauważyć rozmaz naszej krwi. Rozmaz naszej ludzkiej krwi, te takie czerwone struktury koliste, to są krwinki czerwone, wybarwione oczywiście odpowiednio, natomiast te niebieskie z takimi różnymi strukturami wewnątrz, to są albo krwinki białe, albo jakieś mastocyty, eozynofile i różne rodzaje właśnie tych krwinek, które oczywiście też odpowiednio zostały wybarwione. Ale mamy do czynienia też z takimi mikroskopami, gdzie nie trzeba wybarwiać tych bardzo małych struktur, żeby je zobaczyć. Te mikroskopy działają poprzez zastosowanie różnych filtrów, które będą przesuwać światło w fazie i będziemy widzieć obiekty fazowe. Te szare obiekty po lewej stronie to jest nic innego jak komórki, które my hodujemy u siebie w zakładzie biologii komórki laboratorium. Na tym górnym szarym zdjęciu macie ludzkie fibroblasty ze skóry, czyli te komórki, które są troszkę poniżej naskórka, a te na dole, które tworzą takie kolonie i wyglądają troszeczkę jak cegiełki, to nic innego jak ludzki naskórek, który jest hodowany w laboratorium u nas. To prawe zdjęcie w postaci takich strzępek to nic innego jak po prostu jakieś strzępki grzyba. Oczywiście wspomniałem, że mikroskopy optyczne mogą podlegać różnym modyfikacjom. Standardowy mikroskop optyczny potrzebuje do zobrazowania wybarwionych preparatów. W mikroskopie kontrastowo-fazowej, tej, o której wspomniałem, że tam mamy do czynienia z modyfikacją za pomocą różnych filtrów światła, nie musimy wybarwiać komórek, ale też wspomniałem o mikroskopii fluorescencyjnej, która stosuje zjawisko fluorescencji, żeby coś w ogóle w tych komórkach można było zobaczyć. I tutaj macie cztery obrazy, wybarwione różne struktury w komórkach, właśnie z użyciem różnych sond fluorescencyjnych i zobrazowane za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej. I chyba przyznacie mi rację, że te obrazy są niesamowite i studenci rzeczywiście u nas takie barwienia na zajęciach robią własnoręcznie i są po prostu zachwyceni, jak te struktury wewnątrz komórek niesamowicie wyglądają. Te na niebiesko to na przykład właśnie jądra komórkowe na tych trzech zdjęciach, na czwartym zdjęciu są na czerwono przedstawione. Tutaj z kolei macie obrazy pozyskane za pomocą mikroskopu skaningowego, elektronowego. Widzicie, że możemy zobaczyć, jak powierzchnia takiej komórki wygląda z bliska, z bardzo bliska. I tutaj na dole na przykład macie zobrazowane krwinki czerwone, te takie duże z takim wgłębieniem. Rzeczywiście one tak wyglądają. Też świetna metoda do tego, żeby zobaczyć, jak powierzchnia takich komórek wygląda. Natomiast jak chcemy zajrzeć głębiej, czyli do wnętrza takiej komórki, zobaczyć, jak te poszczególne struktury subkomórkowe wyglądają, no to musimy już użyć mikroskopu transmisyjnego, elektronowego i wtedy oczywiście musimy odpowiednio taki preparat przygotować, ale te obrazy są równie spektakularne i tu na przykład na tych obrazach macie różne komórki zwierzęce. Po prawej, w prawym górnym rogu mamy komórkę roślinną z widoczną ścianą komórkową, a na przykład na tych środkowym górnym zdjęciu mamy mitochondrium, czyli jedno z organelli subkomórkowych, na dole aparat Golgiego, który też bardzo łatwo jest w takiej mikroskopii
zobaczyć. Czyli odpowiadając ogólnie na Wasze pytanie, oczywiście, żeby móc takie struktury małe jak komórki badać, musimy używać mikroskopu. Jakie są rodzaje, w jaki sposób wyglądają obrazy spod takich mikroskopów, postarałem się Wam też w takim bardzo telegraficznym skrócie przybliżyć. Więc koniecznie, jak będziecie chcieli oglądać komórki, no to ludzkie, czy zwierzęce, czy roślinne, polecam zastosowanie mikroskopów. Myślę, że w szkole u Was też takie mikroskopy proste, świetlne macie i pewnie też na zajęciach biologii obserwowaliście różne struktury, różne komórki. Co to znaczy izolować komórki i w jaki sposób się to robi? No właśnie, i to jest dobre pytanie, bo żeby w ogóle móc hodować komórki, no to musimy je jakoś wyciągnąć z organizmu, jakoś wyizolować. Co to znaczy izolować? No musimy pozbyć się wszystkich tych niepotrzebnych rzeczy, które otaczają tą komórkę, bo komórki są zawieszone w takiej białkowej macierzy zewnątrzkomórkowej. Ja Wam spróbuję opowiedzieć, jak ja to robiłem podczas pracy nad badaniami do mojego doktoratu. Ja pracowałem na fibroblastach izolowanych skrzeli. W jaki sposób takie fibroblasty? Fibroblasty to jest po prostu rodzaj komórek, które wytwarzają tą białkową strukturę zewnątrzkomórkową, czyli taką gąbkę białkową, w której te komórki sobie później istnieją. Za pomocą bronchoskopu pobierany jest taki bardzo maleńki wycinek bronchoskopowy tkanki od żywego człowieka po prostu. Taki skraweczek tkanki, jak widzicie na drugim obrazku, przywozi się do laboratorium i w związku z tym, że on jest bardzo, bardzo mały, nie za bardzo jesteśmy w stanie z nim cokolwiek zrobić. Więc bardzo prostą metodą jest rozciągnąć ten maleńki fragment takimi sterylnymi igiełkami na maleńkiej szalce hodowlanej, oczywiście sterylnej, zaraz powiem też o hodowli komórkowej więcej. I tak jak widzicie na trzecim obrazku, z tego małego skrawka, to jest akurat obraz spod mikroskopu, ten ciemny taki fragment to jest tkanka, wychodzą pojedyncze fibroblasty, pojedyncze komórki, wymigrowują i przyczepiają się do naczynia hodowlanego, do jego dna i one będą tam proliferować, czyli będą się namnażać, czyli będzie ich coraz, coraz więcej. I oczywiście one będą, tak jak macie na obrazku piątym, zarastać powierzchnię tego naczynia hodowlanego, a cały ten proces wzrostu będzie musiał być prowadzony oczywiście w odpowiednich warunkach. Postaram się Wam też wyjaśnić, co to znaczy izolować komórki na modelu, który stosowałem w swojej pracy zawodowej. Ponieważ ja przez 2 albo nawet 3 lata pracowałem w takim laboratorium tutaj u nas w uniwersytecie, które się zajmuje przeszczepianiem komórek naskórka dla osób oparzonych. I teraz tak, w jaki sposób się to robi? Pobiera się od takiej oparzonej osoby, oczywiście ze zdrowego fragmentu skóry, kawałeczek maleńki naskórka, kawałeczek skóry. Następnie przywozi się tą skórę do laboratorium i żeby oddzielić poszczególne komórki od siebie, to trzeba tą skórę namoczyć w odpowiednich roztworach enzymów. Komórki pomiędzy sobą albo różne warstwy w skórze są między sobą połączone w pewien sposób poprzez pewne białka. W związku z tym trzeba dodać do tej skóry pewnych enzymów, które będą te białka odcinać od siebie. One będą po prostu działać jak nożyczki i jedną warstwę od drugiej będą odklejać. I jak sobie zastosujemy takiego enzymu, który się nazywa dyspaza, to oddzielimy sobie z tego fragmentu skóry, który widzicie tutaj, który został przywieziony do laboratorium, to czwarte zdjęcie, będziemy sobie w stanie odkleić na skórek, który jest przyczepiony do skóry właściwej.
Następnie taki naskórek wytrząsa się w innym rodzaju enzymu, który ma za zadanie porozklejać od siebie, bo wiecie, że naskórek to jest taki płatek, prawda? Więc teraz, żeby poszczególne komórki z tego płatka wyizolować, należy zastosować enzym, który te poszczególne komórki od siebie odklei, tak żeby one w zawiesinie były pojedynczo. Następnie całą tą zawiesinę z tymi komórkami się wiruje i widzicie tutaj na slajdzie, że w probówce, na dnie probówki mamy taki biały osad. Widać ten osad? W tej probówce, na dnie probówki jest taki osad biały. Widać, I widać, to widać. są właśnie pojedyncze, rozdzielone od siebie komórki naskórka. One są cały czas żywe. Następnie takie komórki naskórka wysiewa się do takich specjalnych naczyń hodowlanych. Nawet mam takie jedno naczynie hodowlane, plastikowe, jednorazowe ze sobą. One są oczywiście w różnych rozmiarach, w zależności od tego, ile takich komórek chcemy wyhodować. Zalewa się odpowiednią pożywką i tutaj macie, jak te komórki pojedyncze naskórka wyglądają pod mikroskopem. One wyglądają jak takie cegiełki. Jedne są większe, inne są mniejsze. W każdym razie, jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki, no to one będą nadal proliferować, czyli będą się dzielić i będzie ich coraz więcej. I tu widzicie, że te komórki po izolacji oczywiście wkłada się do inkubatora, zapewnia się im odpowiednie warunki. I to jest przykład izolacji ludzkich keratynocytów. Keratynocyt to nic innego właśnie jak komórka naskórka. A co to znaczy to słowo autologiczne? Autologiczny to znaczy nic innego jak od tego samego pacjenta pobrany, który będziemy chcieli temu samemu pacjentowi dać. Czyli to nie są jakieś czyjeś komórki, tylko tego oparzonego pacjenta, od którego my pobraliśmy ten fragment skóry, czyli to tak naprawdę są jego komórki. W związku z tym nie będziemy mieć możliwości odrzucenia takiego przeszczepu, bo to są komórki tego pacjenta i one będą rozpoznawane właściwie przez układ immunologiczny tego pacjenta. Czy takim wyizolowanym komórkom trzeba jakoś pomóc przetrwać? Jeśli tak, to w jaki sposób i na czym to polega? No i właśnie to jest bardzo dobre pytanie, no bo nie wystarczy wyizolować tych komórek, bo wiemy, że jak komórka jest poza organizmem, no to przecież sobie sama nie poradzi, prawda? Ona nie będzie żyć poza organizmem, jeżeli nie zapewnimy jej odpowiednich warunków. I właśnie takie przetrzymywanie komórek, które są wyizolowane z żywych organizmów w warunkach laboratoryjnych, to tak zwane hodowle komórkowe in vitro. I teraz, jakie warunki takim komórkom należy zapewnić w takiej hodowli, żeby one mogły sobie rosnąć, żeby sobie proliferowały, dzieliły się, żeby tych komórek było coraz więcej? No bo takiemu na przykład oparzonemu pacjentowi, no to nie możemy przeszczepić dwóch komórek, bo to nic nie da, prawda? Tylko musimy tych komórek namnożyć bardzo, bardzo dużo. Myśmy mnożyli, namnażali te komórki na przykład przez 2 tygodnie i przez 2 tygodnie byliśmy w stanie na przykład 250 milionów takich komórek wyhodować w laboratorium w specjalnie zaprojektowanych inkubatorach, w których panują odpowiednie warunki. I oczywiście tak jak w naszym organizmie temperatura wynosi 37 stopni, tak też tym komórkom trzeba zapewnić około 37 stopni w takim inkubatorze. Wilgotność 95%, żeby nam nie parowała pożywka, o której zaraz powiem, i troszkę wyższe stężenie dwutlenku węgla niż panuje w naszej atmosferze, dlatego że we wnętrzu naszego organizmu tego dwutlenku węgla też jest więcej. I tutaj macie właśnie takie hodowle komórkowe w takim inkubatorze, w odpowiednich naczyniach hodowlanych, tych, które Wam już pokazywałem, mogą to być też takie szaleczki. I oczywiście ta hodowla komórkowa powinna przez jakiś okres trwać. O warunkach standardowych, w związku z tym, że mamy stosunkowo mało czasu, może nie będę już się tutaj zagłębiał. Natomiast co jest nam potrzebne, żeby taka hodowla komórkowa
w ogóle mogła funkcjonować, żeby te komórki mogły poza organizmem, czyli in vitro, czyli w szkle, dzisiaj to już nie jest szkło, tylko plastik, mogły rosnąć. Oczywiście potrzebny jest inkubator, który będzie nam te warunki zapewniał. Potrzebna jest komora z laminarnym przepływem powietrza. Dlaczego? Dlatego, że w związku z tym, że w atmosferze, która nas otacza, jest bardzo dużo mikroorganizmów, no bo przecież w powietrzu, w wodzie, wszędzie mamy do czynienia z bakteriami, wszędzie mamy do czynienia z grzybami, prawda? W związku z tym, żeby te hodowle się nam nie zakaziły, to my nie możemy sobie tak wziąć tego naczynia, odkręcić gdziekolwiek, no bo przecież ta pożywka, w której rosną komórki, będzie świetną pożywką również dla bakterii i dla grzybów, więc tam się nam wszystko zakazi i komórki nam nie wyrosną. W związku z tym wszelkie manipulacje z komórkami wykonujemy pod specjalnymi komorami, gdzie są zastosowane odpowiednie filtry i to powietrze pod taką komorą jest sterylne. I po wniesieniu takiego naczynia hodowlanego pod taką komorę możemy sobie go spokojnie odkręcić i możemy manipulować z tymi komórkami. Potrzebny jest nam oczywiście mikroskop, o którym żeśmy sobie już powiedzieli, i różny inny sprzęt, który również się przydaje do takich hodowli komórkowych. Oczywiście, żeby zapewnić te warunki sterylne, no to nie wystarczy tylko ta komora. Musimy mieć odpowiedni strój, fartuch laboratoryjny, czyste rękawiczki, nie powinniśmy nosić ozdób na rękach. Jeżeli na przykład hodujemy komórki dla pacjentów, to zobaczcie, to już nie jest takie standardowe laboratorium, jakim my pracujemy tutaj w badaniach naukowych, tylko oczywiście laboratorium super czyste, o bardzo podwyższonych klasach czystości pomieszczeń. Wtedy wchodzi się tam tylko w specjalnych kombinezonach, które pewnie pamiętacie z czasów COVID-u jeszcze, żeby tym komórkom zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, żeby te komórki były niezakażone, to bo one przecież wracają z przeszczepem z powrotem do pacjenta, zgadza się? Oczywiście musimy sobie odpowiednio wysterylizować sprzęt, powierzchnię. Tutaj światło UV nam pomaga, które sterylizuje nam powierzchnię. Alkoholem 70% odkażamy, różnymi środkami do dezynfekcji, czy małe narzędzia tlenkiem etylenu. Wszystkie płyny, których używamy, na przykład właśnie pożywki hodowlane, muszą być sterylne, więc ja nie mogę tej pożywki odkręcić sobie tak w pokoju, bo ona w środku nie ma bakterii, ona jest sterylna. Do niej się bardzo często dodaje antybiotyki, żeby w niej się bakterie nie rozwijały. Z pomocą, żeby móc sterylizować różne płyny, przychodzi nam autoklawowanie. To jest taki specjalny proces, który zapobiega rozwojowi bakterii. Różne filtry, poprzez które będziemy filtrować różne płyny i bakterie będą na tym filtrze zostawać. Czy właśnie plastiki laboratoryjne, które są sterylne w środku. Więc to, co ja zrobiłem przed chwilą, to znaczy, że już pozbawiłem sterylności to naczynie. Ja już nie mogę go użyć do hodowli komórkowych, bo być może już w środku wpadły mi z powietrzem, z moim oddechem bakterie i różne mikroorganizmy. Oczywiście taka pożywka musi zawierać wszystkie substancje, które krążą w naszym ciele, no bo komórki w naszym ciele korzystają ze substancji rozpuszczonych we krwi. My poza organizmem, jak wyizolujemy komórki, już nie mamy do czynienia z krwią. W związku z tym wszystkie składniki odżywcze muszą się znajdować w takiej pożywce. I macie je tutaj wymienione na slajdzie, ja już się nie będę szczególnie na nich skupiał. Oczywiście w naszych organizmach występuje dużo różnych hormonów, czynników wzrostowych i bardzo ważnych substancji, których w takiej pożywce nie ma. W jaki sposób my sobie je zapewniamy w naszych hodowlach komórkowych? Po prostu dodajemy do hodowli komórkowych surowice, czyli tak jakby odwirowaną krew krowią, bydlęcą. To jest świetne siedlisko, świetny czynnik, który zawiera bardzo wiele istotnych właśnie czynników wzrostów, hormonów, różnych białek z punktu widzenia hodowli komórkowych. I to są chyba takie najważniejsze rzeczy, które musimy komórkom zapewnić. Odpowiednie warunki, pożywkę i warunki sterylne przede wszystkim podczas manipulacji z tymi komórkami, żeby te komórki móc hodować poza organizmem, jak już je wyizolujemy.
Ile czasu mogą trwać badania nad daną hodowlą? No właśnie, to będzie zależało od tego, z jaką linią komórkową mamy do czynienia. Te linie komórkowe, o których mówiłem, które powstają z hodowli pierwotnych, czyli z tych hodowli z komórek izolowanych z ciała, to zazwyczaj są linie komórkowe o określonym czasie życia. I tak jak my, jako organizmy się starzejemy, prawda, i umieramy, tak też taka hodowla komórkowa będzie miała określony czas życia. I to oczywiście będzie zależało od tego, z jakiego miejsca naszego ciała my te komórki wyizolujemy. Bo wiadomo, że komórki na przykład z układu oddechowego, które mają na przykład bezpośredni kontakt z powietrzem, bo nabłonek w oskrzelach my oddychamy, więc on ma cały czas kontakt z powietrzem, będzie dłużej się utrzymywał w hodowli komórkowej niż jakaś komórka, która jest bardzo głęboko gdzieś w ciele schowana, prawda? No bo jak my ją wyizolujemy, to ona będzie bardziej narażona na wszystkie te czynniki zewnętrzne. Ale są też linie komórkowe tak zwane ciągłe. I do nich należą między innymi komórki nowotworowe albo komórki, które my sztucznie unieśmiertelniliśmy. Po co się to robi? Po to się to robi, moi drodzy, żeby te komórki móc nieskończonej ilości hodować w laboratorium. A po co to robić? Ano właśnie po to, żeby prowadzić na nich badania naukowe. Żeby móc te komórki ciągle hodować, to musimy zastosować coś takiego, co się nazywa pasaż komórek. I to jest nic innego. Jak widzicie, tutaj mamy komórki w szalce, już nie mają miejsca, żeby mogły rosnąć. Trzeba je przenieść po prostu na dwa nowe naczynia. I w ten sposób z jednego naczynia mamy dwa. Z tych dwóch, jak je rozdzielimy na kolejne dwa, mamy cztery. Więc ten wzrost mamy tych komórek tak jakby eksponencjalny. Czyli coraz więcej, z jednego z dwa, z dwóch cztery, z czterech osiem i tak dalej, więc tych komórek bardzo, bardzo szybko będzie nam przybywać. A jeszcze wracając do pytania, czyli jak długo takie komórki mogą żyć, to tu jest doskonały przykład, tak zwane komórki HeLa. To są komórki nowotworowe, które w latach 50., dokładnie w 1951 roku, zostały wyizolowane z guza nowotworowego tej pięknej pani, którą mamy tutaj na zdjęciu po lewej stronie. Ta pani nazywała się Henrietta Lacks i jak jesteście spostrzegawczy, to pewnie zauważycie, że nazwa tych komórek to tak naprawdę dwie pierwsze litery od jej imienia i dwie pierwsze litery od jej nazwiska. Zgadza się? Hela, Henrietta Lacks. Ten pan, który jest na zdjęciu poniżej, to jest lekarz, który leczył panią Henriettę, która była chora na raka szyjki macicy. On wyizolował z jej organizmu te komórki tego raka szyjki macicy, a jego asystentka Mary Kubicek, która zajmowała się hodowlą komórkową. W tamtych czasach jeszcze hodowla komórkowa nie były tak bardzo dobrze rozwinięte jak dzisiaj, ale Mary bardzo sobie dobrze radziła z tymi hodowlami komórkowymi. Zauważyła bardzo jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że te komórki od Henriety, one rosną dużo szybciej niż wszystkie pozostałe i praktycznie się nie starzeją. Co się okazało? Okazało się, że właśnie Mary Kubicek miała do czynienia z tą linią komórkową nieśmiertelną, unieśmiertelnioną. Jak się zorientował George razem z Mary, że mają do czynienia z taką linią komórkową, którą można namnażać w nieskończoność, rozesłał te komórki po całym świecie do swoich znajomych lekarzy i znajomych naukowców i tak komórki Henriety znalazły się na całym świecie. Co się okazało później? Okazało się, że dzięki komórkom Henriety Lacks odkryto między innymi mechanizm infekcji wirusa HIV, wykorzystano je w nanotechnologii i dzisiaj znajdują się praktycznie w każdym miejscu, w każdym laboratorium, które się zajmuje badaniami komórek, również u nas w Krakowie, również u nas w zakładzie mamy te komórki. Na tych komórkach, pomimo tego, że
Henrietta Lacks zmarła w 1951 roku, jej komórki cały czas, te komórki z tego guza nowotworowego, cały czas są w laboratoriach na całym świecie namnażane i cały czas żyją. Nawet pojawiają się takie szacunkowe przypuszczenia, jak dużo tych komórek przez cały okres od tego, kiedy Henrietta Lacks zmarła, wyprodukowano. Ponoć szacuje się, że łączna masa tych wszystkich komórek na całym świecie to prawie 50 ton. Czyli sobie możecie wyobrazić, jak ogromną liczbę komórek wyprodukowano, wyhodowano w laboratoriach na całym świecie. Bardzo serdecznie Wam polecam książkę Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks. Jest też film, który doskonale opisuje, jak doszło do tego, że właśnie te komórki Henrietty Lacks wyizolowano i dzięki tym komórkom zawdzięczamy rozwój medycyny, biotechnologii i to, że możemy dzisiaj w tak łatwy sposób komórki poza organizmem hodować. To może później tak, w trakcie hodowli komórek. No i tutaj właśnie mamy dokładnie tą rzecz, o której mówiłem, co się stanie, jeżeli otworzymy takie naczynie hodowlane poza komorą, gdzie mamy sterylne powietrze, czyli w powietrzu niesterylnym. No oczywiście takim hodowlom komórkowym grożą zakażenia. I są to głównie zakażenia bakteriami, drożdżakami, zakażenia taką bardzo małą bakterią, która się nazywa mykoplazma. I to zakażenie jest bardzo złośliwe, dlatego że te bakterie wchodzą do wnętrza komórek, więc jest bardzo trudno je stamtąd usunąć. Ale również zakażenie grzybami. Bardzo często się zdarza, zwłaszcza w takim okresie jesiennym jak teraz, gdzie możemy iść śmiało do lasu i nazbierać sobie grzybów, że bardzo dużo zarodników grzybowych i różnych pleśni lata sobie w powietrzu. Jeżeli studenci na przykład hodują komórki i nieuważnie gdzieś sobie wprowadzą do takiej hodowli komórkowej zarodniki takich grzybów, no to jak przychodzą na drugi dzień, to mają grzybobranie we własnych hodowlach komórkowych. Czyli te strzępki grzybów, które widzicie na tym dolnym zdjęciu, zarastają całe takie naczynie hodowlane i oczywiście takie naczynie hodowlane z komórkami i z tym grzybem jest do wyrzucenia. Już, przepraszam, nic się z nim nie da dalej zrobić. Więc na te zakażenia bakteryjne i grzybowe trzeba bardzo uważać. W związku z tym, tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba stosować sterylne naczynia hodowlane, trzeba pracować w sterylnych warunkach i można do takiej pożywki hodowlanej dodawać antybiotyków, które oczywiście będą hamować rozwój bakterii. Na lekcjach biologii nauczyliśmy się, że doświadczenie, eksperyment powinien mieć zawsze dwie próby: badawczą i kontrolną. Co w badaniach komórek może być próbą kontrolną? Czy istnieje kilka sposobów na to, żeby taką hodowlę prowadzić? To znaczy, że ktoś was dobrze nauczył, bo rzeczywiście każde prawidłowo zaplanowane doświadczenie powinno mieć próbę badawczą i próbę kontrolną. I spróbujmy sobie to przeanalizować w oparciu o taki prosty eksperyment, którym będzie zbadanie wpływu ekstraktów z cebuli na komórki naskórka. I weźmy sobie, spróbujmy w głowie zaprojektować takie doświadczenie. Bierzemy kilogram cebuli, wyciskamy z niego sok i chcemy zbadać, jak ten sok wpływa na komórki. W związku z tym na taką płytkę hodowlaną, którą Wam tutaj pokazałem, która ma po prostu 12 różnych dołków, wysiewamy sobie po 5000 komórek na taki jeden dołek. Jeżeli te komórki już mamy w odpowiedniej ilości, po odpowiednim czasie inkubacji w pożywce, możemy sobie śmiało dodać tego soku z cebuli. I załóżmy, do tego dołka sobie damy 10 mikrolitrów takiego soku, do tego dołka damy sobie 20 mikrolitrów, żeby nam rosło stężenie, prawda, tego soku z cebuli. I to będzie tak zwana próba badawcza, czyli po prostu będziemy sprawdzać kolejne stężenia soku na te komórki, które w tej płytce są. Co będzie w związku z tym próbą kontrolną? Próbą kontrolną będzie ta kontrola bez ekstraktu, czyli po prostu do tego pierwszego dołka z komórkami nie dodamy tego ekstraktu.
Ale sytuacja się nam bardziej komplikuje, jeżeli będziemy chcieli zastosować ekstrakt etanolowy z cebuli. Czyli po prostu weźmiemy sobie cebulę, kilo cebuli, weźmiemy sobie 250 ml etanolu, spirytusu, zmieszamy to wszystko razem i będziemy chcieli sprawdzać, jaki ten ekstrakt ma wpływ na nasze komórki. I wtedy już się nam doświadczenie troszkę bardziej komplikuje, no bo będziemy musieli zastosować próbę badawczą, dokładnie taką samą, jak stosowaliśmy wcześniej, czyli dodajemy sobie rosnące stężenie tego ekstraktu, ale już wtedy naszą próbą kontrolną nie będzie tylko i wyłącznie kontrola bez ekstraktu, którą też musimy zastosować oczywiście, ale żeby sprawdzić, czy to ten ekstrakt, sok z cebuli ma wpływ, czy rozpuszczalnik, w którym myśmy go, który, do, którego jeszcze dodaliśmy dodatkowo do całego tego układu. Przecież mieliśmy w naszym układzie spirytus. W związku z tym musimy dodać do innych dołków tyle samo etanolu, czyli tego spirytusu, który wykorzystaliśmy, żeby móc sobie zastosować tak zwaną kontrolę rozpuszczalnikową. W związku z tym nasza próba kontrolna się zwiększa i zamiast jednego dołka, no robi się nam cztery dołki, do których musimy dodawać odpowiednich substancji, żeby ta próba kontrolna miała sens. No bo jeżeli nie zrobimy tej próby, tej kontroli rozpuszczalnikowej, to my nie będziemy wiedzieć, czy wpływ na nasze komórki ma sok z cebuli, czy wpływ na nasze komórki ma ten spirytus, którego myśmy dodali. Zgadza się? W związku z tym o tych próbach badawczych i tych próbach kontrolnych należy zawsze pamiętać. Natomiast czy możemy w jakiś inny sposób hodować te komórki? Oczywiście, że możemy. Jest bardzo wiele różnych modeli do hodowli komórkowych, między innymi tak zwany model hodowli w warunkach 3D, czyli różny rodzaj komórek, można nawet hodować różne mieszaniny różnych komórek. Ja wam to omówię szybciutko na przykładzie komórek z oskrzeli, nabłonka oskrzelowego. I tutaj widzicie w naczyniu hodowlanym mamy w tym z tą żółtą nakrętką, mamy hodowlę standardową w warunkach 2D komórek nabłonka oskrzelowego. One są zalane pożywką. I można sprawdzać różne substancje na tych komórkach, ale możemy zastosować tak zwaną hodowlę 3D. I wtedy stosuje się takie specjalne koszyczki, do których wysiewa się komórki. Widzicie jeszcze tutaj, one są przykryte pożywką, czyli są zalane w pożywce, ale jak my odciągniemy tą pożywkę od tych komórek i wystawimy te komórki na działanie powietrza, to powietrze będzie powodować tak zwane różnicowanie komórek. Czyli będzie się poza organizmem odbywać to, z czym my mamy do czynienia w naszych oskrzelach, a mianowicie będziemy mieć wśród tych komórek różne rodzaje komórek. Czyli te komórki, które były przykryte pożywką, będą się zamieniać w różne typy komórek. Jedne będą miały rzęski, którymi będą do nas machać, i te rzęski będą miały za zadanie z naszych oskrzeli usuwać śluz. Czyli jak sobie odkaszlnę, to te komórki działają w ten sposób, że po prostu ten śluz popychają do gardła, do tych dróg oddechowych górnego rzędu, prawda? I będziemy sobie mogli odkaszlnąć. Te komórki niebieskie to będą komórki, które ten śluz będą wydzielać. W związku z tym będziemy mieć już poza organizmem bardzo podobny układ, jak my mamy w naszych oskrzelach. I będziemy mogli na takim zróżnicowanym nabłonku oskrzeli badać różne rzeczy, na przykład interakcje z różnymi innymi komórkami, albo jak wpływa ekstrakt cebuli już nie na komórki hodowane w pożywce, ale już na zróżnicowany nabłonek. Czy my na przykład wdychając taki ekstrakt z cebuli, będzie nam to pomagać, czy nam to będzie na przykład szkodzić? Czy na przykład jak będziemy mieć astmę, to będziemy mogli wykorzystać taki model, który mamy poza organizmem, do badania różnych związków, które będą takiej astmie zapobiegać.
Także w ten sposób możemy próbować właśnie z pomocą tych komórek tworzyć różne układy, różne modele, które będą poza organizmem służyć do tego, żeby prowadzić na nich badania naukowe. Dobrze, ale po co tak właściwie zakładać i prowadzić hodowlę komórek? Jak mogą one być przydatne dla nas wszystkich? No tak jak już powiedziałem wcześniej, podczas izolacji komórek, my stosujemy na przykład właśnie te izolowane komórki naskórka do leczenia ran. Czyli mamy oparzonego na przykład w 80%, który już nie ma na tyle skóry, żeby można mu było przeszczepić tą skórę. W związku z tym, tak jak wcześniej powiedziałem, pobieramy tą skórę i tworzymy tak zwany przeszczep autologiczny, czyli pobieramy od tego pacjenta i oddajemy później, jak już wyhodujemy te komórki w laboratorium, temu pacjentowi jego rozhodowane w laboratorium komórki. I tutaj na obrazku widzicie taki proces, jak myśmy właśnie te komórki wyhodowali. One są w takiej fiolce, zawieszone w takim specjalnym kleju białkowym. I one są w zawiesinie, bo każdemu się wydaje, że jak my hodujemy komórki naskórka w laboratorium, to mamy całą dużą płachtę komórek, zawozimy na salę operacyjną i taki arkusz, taką płachtę wszywa się na pacjenta. U nas to troszkę inaczej wygląda. My mamy zawiesinę komórek w tym kleju właśnie i zobaczcie tutaj na obrazku, w jednej strzykawce mamy tę zawiesinę z komórkami, w drugiej strzykawce mamy taką substancję, która powoduje, że ten klej białkowy staje się takim żelem, żeby te komórki po prostu z tej rany nie spłynęły. I na sali operacyjnej w ten sposób na ranę podaje się właśnie te wyhodowane w laboratorium komórki. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj mamy takie podstawowe zastosowanie, które my na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w Zakładzie Biologii Komórki, dzięki temu, że mamy bank komórek i wytwórnie tych zaawansowanych terapii medycznych, możemy stosować, ale oczywiście te hodowle komórkowe poza organizmem wykorzystujemy przede wszystkim w badaniach podstawowych, czyli na przykład jak dany lek, jak dana substancja będzie wpływać na te komórki, czy na przykład mamy hodowlę komórek nowotworowych, sprawdzamy, czy dany związek będzie te komórki nowotworowe niszczył, tak, żeby nie zniszczyć komórek prawidłowych. Oczywiście hodowle komórkowe są wykorzystywane w bardzo wielu aspektach, do produkcji szczepionek, do produkcji różnych enzymów, hormonów. Na przykład, jeżeli macie jakąś osobę chorą na cukrzycę w rodzinie albo wśród znajomych, to i taka osoba leczy swoją chorobę insuliną. To jest taki hormon, który będzie nam obniżał stężenie cukru we krwi, to możecie z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ten hormon jest produkowany właśnie w hodowlach komórkowych. I to będą albo bakterie, albo takie hodowle komórkowe po prostu w komórkach eukariotycznych. Możemy również w takich komórkach hodować wirusy do bakterii. I oczywiście, moi drodzy, te terapie komórkowe, o których wspomniałem, również zastosowania hodowli komórkowych, w tych terapiach możemy zauważyć i my to stosujemy na co dzień oczywiście. Pewnie się domyślacie i przypuszczacie, czy można hodować tkanki i organy. Myślę, że to jest w ogóle kwestia na zupełnie odrębną rozmowę, ale jeszcze tylko spróbuję Wam dosłownie jedną taką ciekawostkę powiedzieć, a mianowicie w roku 2011 Mark Post, to jest taki naukowiec z Holandii, wyhodował w laboratorium pierwszego burgera. I naukowcy się zaczęli zastanawiać, czy w ogóle taka hodowla mięsa do spożycia będzie możliwa w laboratorium. I jak się okazuje, już nawet w Polsce
Powstają takie firmy, które będą hodować mięso w laboratorium, tak, żeby można było je później sobie zakupić normalnie w sklepie, a żeby nie trzeba było hodować i krzywdzić zwierząt. Czyli tutaj takie ciekawe hasło, jak zjeść kurę i mieć kurę. I to też będzie się opierać o pobieranie, izolację komórek zwierzęcych, hodowanie ich w laboratorium i oczywiście będą trwały prace nad wyhodowaniem takich komórek mięsa drobiowego. Być może niedługo zobaczymy je na sklepowych półkach. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie Wam dziękuję za zaproszenie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmieścić się, żeby opowiedzieć o biologii komórki w tak krótkim czasie, jaki tu mamy. I tak, żeśmy tutaj, Pan Grzegorz nas pewnie będzie zaraz bardzo upominał, że przedłużyliśmy bardzo ten czas. Ja ze swojej strony Wam bardzo dziękuję za zainteresowanie biologią komórki. I co mi pozostaje? Pozostaje mi Wam życzyć ciekawych odkryć biologicznych, być może pójścia na jakieś medyczne, biologiczne kierunki w liceach, a być może za kilkanaście lat spotkamy się na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, na studiach z biochemii, biofizyki albo właśnie biotechnologii, gdzie będziecie mogli poznawać tajniki biologii komórki i bardzo serdecznie oczywiście Was i Waszych znajomych zapraszam do nas na studia. Bardzo Wam za wszystko dziękuję i pozdrawiam serdecznie z Krakowa, z Laboratorium Zakładu Biologii Komórki. Do widzenia. My również bardzo dziękujemy za poświęcony czas i ciekawą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.